Witam w kolejnym odcinku na Zagrajmy z Gimperem z Game Dev Tycoon. Jak silnik jest na 3, to rozgrywka jest na 2, odpowiedź zadania na 1. Dobra, wrócę sobie, to już nie świruję. Teraz jak gram, to patrzę się tu, dobra, to jest w porządku. Kamerka tompka, katastrofy symulacja. To jest w porządku. Tak to powinno wyglądać. Musimy zrobić, żeby engine zrobić. Dobra, fajnie punkty powskakiwały. Super. Tak zostawiamy. O, ale punkciorów, to będzie hicior. To będzie hicior, słuchajcie. Po tym robimy engine, bo będziemy mieć cash. 18-18, rekord. O, ja cię kręcę, dobrze. Nowy temat. Gotowanie. Magazyny, spoko. Marketing, pewnie. Recenzje, dawaj. Mamy to, 10. Haters. Dobrze. You fucking bitch! Yeah, fucker! Jedyni drapieżni. Elo. Tworzymy własny silnik. A to zbadajmy coś jeszcze, zanim go zrobimy. Nie mam nic do badania, muszę zrobić silniczek. Kamerka Tomka, firma Jedyni Drapieżni, dziękuję. Twórz silnik, dobra, wtedy 200 IQ. Dobra, wrzucamy wszystkie te rzeczy. 220 koła za silnik, ale damy radę. Pozycja obowiązkowa. Pięknie. Robimy silniczek. Tak się to robi. Trzeba było odsprzedawać udziały. No ale wtedy nie miałem cashu. Czy chcę już do nowego biura? Mam nadzieję, że mi nie przerwie prac nad silnikiem, nie? Nie przerwało, dobrze. Pogralibyście sobie w kamerkę Tomka? Bardzo dobrze. Widać w swoim nowym biurze. JD, jedyni drapieżni. Yeah. Przypominam, że jak ktoś ma dużo subów, to może mówić JD. Widać po przykładzie filmu z Freezem. Elo. Dubbing on haters. Dobra, nie drap się po łbie, tylko silnik rób. Kamerka Tomka, ile zarobiła? 1,5 miliona prawie. Spoko. Twój nowy silnik 200 IQ jest gotowy. Tego potrzebowaliśmy. Stwórz nową grę. Nie, jakiś nowy temat zbadam. Nowy temat. Wirtualny zwierzak. I zbadamy grupę docelową i wydamy na Game Boya wirtualnego zwierzaka. Nazwiemy tak ona Fide Tamagotchi. Nie drap się po tym łbie. Proszę bardzo. Badania, grupa docelowa. Pięknie. Ciskaj. Co, że wiadomości? Gomodore wycofują, co mnie to? Dobra. Gimper, rób raporty. Nie będzie raportów! Albo dobra, o kamerce Tomka to trzeba zrobić raport. Witamy w kolonii. 73669IG, witamy w kolonii. Gowodore zdechło, no strasznie szkoda, dobra. Nasza analiza, kamerka Tomka, katastrofy symulacja, świetne połączenie. 33% graczy spiraciło kamerkę Tomka.
Dobra, idziemy tak. Wirtualny zwierzak, młodzież, symulacja, gamelink, tak, kup licencję, silnik 200 IQ, takona fide Tamagotchi, no go, to są 30. To są 30. Samouczek, większa satysfakcja, save'y. Fabuły nie dodaje, nie ma sensu. Pyk. Dobrze, jedziesz te punkty. Gowodore zdechło jeszcze bardziej, dobra, ale punktów, dobrze. Tu robimy tak, edytor poziomów do Tamagotchi. Pięknie. Ale rąbane, dobrze. Jedziesz, jedziesz malina. Dobrze, dźwięki monofoniczne. Super. Jedziemy, malina. Nie drap się po tym łbie. Mówię coś do ciebie. Dobra, idziemy. Ale to jest hit gra. Nie było jeszcze tylu punktów. Rekordy mamy. Takona fide musi pozamiatać rynek. A marketing mam niezbadany jeszcze, dobra. 2023, to są rekordy w ogóle. Nowy temat, nowe połączenie. Exp, wysoki poziom, wszystko, będzie dobrze. Zarządzania personelem jeszcze nie potrzebuję. Marketing mam niezbadany. Nowy temat. Taniec, dawaj. Patrzcie na to, jakie dziesiątki się sypią. Proste, deb, 9. No proste, wspaniała. You bitch. Haha, fucker. Dobrze, mamy to. Cyk, takona fide, no proste, mordo. Yeah. I po co mi frajerzy w firmie, sam se ogarnę. Tak się to robi. Propozycja, heszkę w meszkę. Dawaj. Nowy temat, science fiction. Ukończono taniec przy okazji. Dobra, stwórz raport o Takona Fide, żebyśmy wiedzieli, co tu się wydarzyło. Dobrze, 2 miliony. Jedyni drapieżni. No proste. Pewex, mordo. 300 tysięcy zarobione. Co tam zanalizowaliście? Dialogi w tego typu grze to mało ważny czynnik. 52% spiraciło, wy skurwole. Nienawidzę was. Robimy kolejną grę. Sci-fi jest dla dorosłych bardzo. Dobra, to dorośli. Akcja. Na pecety. Czy na pecety to nie jest hicior? Sci-fi strategia to jest świetne połączenie? Dobra, sci-fi strategia dla dorosłych. 200 IQ. Obcy versus Xayo. Rozpocznij produkcję. Jedziemy. Tak, tu zostajemy tak jak jesteśmy. StarCraft? StarCraft nie jest strategią science fiction, tylko jest strategią w kosmosie i jest tu inny temat, który nazywa się kosmos i to na pewno właśnie tego dotyczy, więc proszę bez hejtu, dziękuję. Dobra. Dobra, 2,6 miliona. Projekt świata, bez grafiki, dobry dźwięk, spoko. Tak zrobimy. No, tak zróbmy. Udziel wywiadu, no proste, jedziemy. Pronto. Jedyni drapieżni. Tomasz Działowy, właściciel i dyrektor generalny firmy. Doskonale, mamy piękny rozgłos. Takie średnie punkciory, ale na ósemki powinno wystarczyć. Chyba, że jeszcze jakieś kółeczko dorobisz. Dorobisz jeszcze kółeczko, mordo? Nie dorobisz, dobra, to olać. Jest okej.
Nowy temat, nowe połączenie, level up. Badania. O, nowe projekty badawcze. Zróbmy badania nad marketingiem. Recenzje, no proste, że dziewiątki. Jak to 6? Jak to 6? Jakaś siódemka musi być, no dziękuję. Dobra, jest druga siódemka, żyjemy. O nie, co to za szambo zamiast sprzedaży. Zabij mnie. No dobra, w tydzień robimy tyle zarobków, co mamy kosztów miesięcznych, więc okej, no ale jeszcze koszt gry do tego dochodzi. No przecież to jest żenujące. No ja przepraszam bardzo. Obcy kontraksają, powiedzcie mi, co ja zrobiłem źle. Może dlatego, że dałem no name'a do tytułu i jakby potem ludzie mówili, a nie wiemy, kto to jest, nie kupujemy. Może dlatego. Kurde, no pewnie tak. Pewnie to właśnie o to chodziło. 62% graczy to spiraciło, co jest? Czemu piracicie gry z Ksajo? Nowa gra. Patrzcie na to, co się będzie działo. Gnoje. Taniec. Symulacja. No tak. Gamelink. Młodzież. I wiecie, jak się gra będzie nazywała? Teraz Dis tańcuje. I zobaczcie, jakie to zrobi wyniki. Ksajo to co tam może. Patrzcie teraz to. Widzicie to? Zostawiamy tak samo. Proste. Peweks mordo, 10 w designie. No Jaszka, robimy to. Dawaj te punkty. Obcy versus Ksajo już wycofana, przed czasem pewnie. 120 tysięcy tylko zrobiło, ale że nada. Dobra. Projekt świata tu. Tutaj tak. No tak zróbmy. Jechane. Patrzcie na to, ile punktów. Pewnie, że odkupuję udziały. Dobra, są fajne punkty. Jeszcze jakby jeden punkciczek gdzieś wleciał. No to byłby sztos. O, super. Ale pięknie, no tego potrzebowaliśmy. Rekord! Dis tańcuje, zrobił rekordy. Wydaj grę. Dobra, idziemy teraz badania. Albo zlecenie jakieś, żeby coś punktów badań zdobyć też. Recenzje Dis tańcuje. No dużo lepsze. Dużo lepsze, konkretny szpil. Przyjemna. Piękna, proste, że lepsze niż Ksajo Ulaniec. No, chociaż sprzedażowo niewiele lepiej. Ale spoko, żyjemy. Co rozczarowanie? A kontrakt się zesrał, ale dupa. Stwórz raport, to Dis tańcuje, zaraz się wszystkie... O, drugi tydzień lepiej od pierwszego, super. Disunio się sprzedaje, pięknie. Punkty na badania dawać. Raport o grze, czego się dowiedzieliśmy. Taniec symulacja. Projekt poziomu bardzo ważny. 52% spiraciło Dis tańcuje. Co jest z wami? Dobra, zatrudniamy pierwszą osobę. Dobra. Ucz się, ucz. 5500 fanów, żyjemy jakoś. Oh, god damn it, son. Dis tańcuje wycofana. Ile zarobiła? No dwa razy tyle prawie co Ksajo. No półtora raza tyle co Ksajo. Dobra, zatrudnij mnie kogoś. Tacy w miarę wyrównani niech będą. Dajmy za 300k. Tworzymy sobie grę w międzyczasie. Niech to będzie gra. Wirtualny zwierzak dla młodych. Symulacja.
Tutaj trzeba trzaskać. Przygodowa i strategia. Strategia nie wiem, czy tu będę mieli, ale przygodowa to będzie wirtualny zwierzak, przygodowa, nie wiadomo. Ale Dziki Zachód, przygodowa. Czemu superbohaterowie przygodowa to jest złe połączenie? Piraci przygodowa, o super. 200 IQ. Co robimy o piratach przygodowego? Izak na tropie skarbu. Zobaczmy. Nie może się nie udać. Silnik, rozgrywka, opowieść i zadania. Proste, lecimy. Ale gówno nie pracownicy. Dobra, ten jest szybszy i trochę tańszy. Średnie gry. Johna Chen. Wdrażaj się. 11,6 w pierwszym tym. No może być dobrze, słuchajcie. To na minus, a dialogi takie na maksa. Kurde, to jest ciekawe bardzo. No jest bardzo ciekawe, jak to wyjdzie. No idziemy tak. Zobaczymy, jak ten Izak na tropie skarbu sobie poradzi. O, ty coś zacząłeś pomagać, super. Ty powinieneś designu mieć jeszcze więcej. Marketing jakiś, może jakieś czasopisma. Jakieś dema. Jakieś czasopisma. Poszło 250 000, zobaczymy, jak gierka zarobi. Może być albo mega hicior, albo mega gniot. Sprawdzimy. Nowe projekty badawcze. O, dobrze, pierwsze co badamy od razu. Dzień dobry. Ochrona kopii, proste. I nowy engine tylko po to. Izak na tropie skarbu, jak tam mu idzie? Siódemka. 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 I ósemeczka jedna, super, bardzo w porządku. No, fajnie się sprzedaje, dobra, idzie Izako. 83 tysięcy w pierwszym tygodniu. O, nie spłaci się za to. Silnik od razu. Tylko żeby ochronę kopii lepszą mieć. Dobra, a ile procent ludzi spiraciło Izaka? Badaj. Możemy ich pozwać o naruszenie prawa autorskie lub wysłać ostrzeżenia. Ostrzeż ich. Robi się. Nie pozywajmy od razu ludzi, to jakby PR-owo do dupy działa. Opłaty miesięczne 5 dych. Raport, sprawdźmy. Silnik w tego typu grze to mało ważny czynnik. O proszę. Połączenie platformy. Gamelink przygodowa. Złe. O proszę, nie wiedziałem. 52% grających spiraciło. Jedyny drapieżnik wysłał ostrzeżenia. Staje się bolączką branży gier komputerowych. Zyskaliśmy fanów. No tak, pewnie. PR-owo zagraliśmy. Nie pozywa się ludzi za takie rzeczy. Nowy temat. Romans. Dawaj. Zrobimy romansidło jakieś. Dobra, 1,5 milka zostało. Trzeba to dobrze wydać. Symulacja. Przygodowa jest do dupy na gamelinga. Jakbyśmy wydali symulację, to byśmy pozamiatali. Strategia też będzie do dupy. Dobra, pecet. Romans przygodowa jest świetna. Na pecetach przygodowe są świetne. Dobra, 200 IQ. Martwy flirt. Tego potrzebujemy. Rozpocznij produkcję. Proste.
No, ciskamy. I za ile tam zarobił? 260. No to tyle, co na hype wydałem. No to się nie zwróciło trochę. 5 dych na czasopisma, na martwy flirt, niech tam rośnie. Dobra. Jechane. Dobrze. Ale designu. O, to będzie dobra giera. Czuję, że może być dobrze. Jakaś tam konsola, nikogo to nie obchodzi. O kurde, tyle mam w designie, puśćmy coś jeszcze. Hypujemy to, hypujemy. Może być dobrze. No, ja czuję, że będzie grubo. Dawajcie jakieś punkciory jeszcze. Dobra. Yeah, bitch. Kolejne badania mogę. Dobra, dawaj jakieś zleconko. Recenzje. No będzie hicior, jak nic. Proste, 9. 7. 8. 8, dobra, jest fajnie, jest dobrze. Ale do dupy się sprzedaje, kurwa, piraci. Dobra, dawaj jakieś badania. Dodamy coś do silnika. Ty badaj lepsze dialogi. Ty badaj... otwarty świat. Ale syf przez tych piratów. W ogóle zabijcie się, goddammit. Co jest z wami? Taki hype, takie wszystko. Stwórz silnik, dobra. Spankrutuje, nie? Lepsze dialogi, otwarty świat. Ochrona kopii. Fusz. Jezus Maria, ile pieniędzy na to. No nic, ale dobra, robimy. Piraci, piraci, piraci. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.